Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy To Jagotne, po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siema! Zapraszam was na recenzję Conan Najemnik w dodatku do Conan 2D20. Co ma Conan Najemnik, czego nie mają inne dodatki do 2D20? Albo co ma Conan Najemnik, co mają też inne dodatki do 2D20? Ma twardą oprawę, ma grafiki w stylu frazetty, ma biuletyn klubu wędrowców Wydziału Antropologii Uniwersytetu Miskatonic w Arkham, czym jak zwykle nawiązuje do faktu, że Howard w swojej twórczości nawiązywał do Lovecrafta, ma przewodnik geograficzny i przedstawia postaci najemników, no i wreszcie ma wstawki z książek Howarda o Conanie, wtedy kiedy ten był głównie najemnikiem. Ale jak to mawiali Indianie, podkładając dynamit pod tory, po kolei. Jak wiemy, Conan był wszechstronny. Barbarzyńca, wojownik, złodziej, pirat, król. Długo można by wymieniać to, co mógłby umieścić w swoim CV. Dzięki swym licznym talentom był cenionym najemnikiem, wynajmując swój miecz za złoto, a złoto za alkohol i dziewki. Era Hyborii wprowadziła ogromne zapotrzebowanie na żołnierzy zaciężnych. Liczne konflikty, wojny i niebezpieczeństwa na traktach zapewniały zatrudnienie każdemu, kto chętny był ponieść ryzyko. I tak jak w historii były nacje, które słynęły z wojsk zaciężnych lub formacji, które pożądane były na całym świecie, dla przykładu szwajcarscy landknechci czy balearscy procarze, tak w erze Hyborii mamy chociażby gunderlandzką piechotę czy brytuńskich łuczników. Bycie najemnikiem może uwięzić cię w miejscu, bo praca jako ochroniarz jakiegoś bogacza to intratna posada. Z drugiej strony posiadasz ten luksus, że możesz dupnąć robotą i wyjechać na drugi koniec świata, gdzie chętnie przyjmą cię, chociażby ze względu na niespotykane w tym rejonie umiejętności, które posiadasz i wyniosłeś z poprzedniej roboty. Wojny wygrywa się stosując taktykę lub broń, która niespotykana jest w danym miejscu. Jesteś piratem z Tortugi lub marynarzem z Argos? Twoje umiejętności mogą być niezwykle przydatne przy plądrowaniu wybrzeży Stygii. Jesteś konnym łucznikiem z Hyrkanii? Ty i twoi kompanie możecie być doskonali w przełamywaniu gunderlandzkich formacji piechoty. Przede wszystkim jednak dodatek ten daje nam dwa nowe starożytne rody. Wiemy, jaki nacisk Howard kładł na antropologię, pochodzenie poszczególnych nacji, wywodzenie się od pradawnych cywilizacji takich jak Atlantyda czy Lemuria. Tutaj mamy dwie nowe. Krew Boriego, pradawnego hyborejskiego boga, który tak naprawdę był wodzem, który poprowadził pradawne plemiona na daleką północ jeszcze przed wielkim kataklizmem. I przeklętą krew Acheronu, starożytnego imperium zła, które zostało obalone przez najazd barbarzyńców, potomków Boriego. W twoich żyłach może płynąć właśnie dziedzictwo jednej z tych krwi. Bardzo ciekawe są kasty najemników, które możesz wybrać lub wylosować. Wprawdzie, jak wiele rzeczy w Conanie 2D20 są tylko kosmetyczną sprawą, ale pozwolą ci nadać charakteru twojej postaci i ukierunkować jej historię. Może wpływu na rozgrywkę nie będą miały zbyt wielkiego, nie będzie miało to, czy jesteś zbiegłym niewolnikiem lub chłopem, czy wywodzisz się z drobnej szlachty, czy jesteś, nie wiem, dezerterem z wojska, czy duchownym, ale pomogą w roleplayu. Dodatek dodaje dwie nowe kasty. Dziecko marketanów, czyli pochodzisz od kupców ciągnących się za wojskiem, albo zrodzony do wojaczki, gdzie wychowałeś się wśród wojskowych i od małego przesiągłeś wojaczką. Każda z tych kast daje odrębne pomysły na historię, które możesz sobie wylosować lub też wybrać. W każdym razie są to rzeczy raczej kosmetyczne, ale nadają smaku i wyrazistości twojej postaci. Wybierasz usposobienie, bo możesz być profesjonalistą, czyli zawodowcem, gdzie działasz wedle określonych reguł, albo rządnym krwinajemnikiem. Każde z nich daje ci inne bonusy, zapewnia rozwinięcie innych cech, daje zupełnie inne talenty. Następnie to, co mi się kolorowe lubią najbardziej, czyli archetypy, czyli klasy naszych postaci. 7 nowych, to znaczy 6 nowych, bo najemniczka jako archetyp występuje już w podręczniku głównym. I tu mamy znów do wyboru szemickiego Ashuri, nazwa nawiązuje do asyryjskiego boga Ashuri, ale nie o to tu chodzi. W Szemie była formacja, do której praktycznie nie przyjmowano cudzoziemców, poza nielicznymi wyjątkami. Cenieni jako najemnicy, czasem widziani poza granicami Szemu.
Jeśli pochodzisz spoza Szemu, musisz znać szemicki jako język dodatkowy, by zrozumieć rozkazy. Champion jako kolejny archetyp, pasujący praktycznie do każdej kompanii najemnej. Jesteś najlepszy w swoim fachu, w swojej formacji i nie należy ci fikać, bo wryja. Wprawdzie po pewnym czasie się zestarzejesz i ktoś inny rzuci ci wyzwanie, żeby zająć miejsce czempiona, więc uważaj na tego, który jest drugi. Możesz być gońcem. W sumie głupia nazwa, ale to niezwykle ważna funkcja w wojsku. Z jednej strony wydaje się nudna, no bo biegasz z rozkazami. Jak Hitler podczas pierwszej wojny. Nieważne. Z drugiej mogłeś zamiast tego biegać trąbką, bębnem lub machać flagą, czy puszczać znaki dymne. Dodatkowo jesteś świetnym jeźdźcem. No bo lepiej gonić na koniu niż gonić z buta. Dostajesz szybkiego konia do ekwipunku i zdolności związane z szybkim poruszaniem się. Kapitan to kolejny archetyp. Czym się zajmuje, nie muszę chyba mówić. Dowodzisz swoimi ludźmi, jesteś za nich odpowiedzialny, pomagasz im zarabiać złoto, wypłacasz żołd. Poza kompanią najemników jesteś cennym atutem ze względu na twoje umiejętności dowodzenia. Potem możesz być rekrutką lub weteranką. Albo zaczynasz, gdzie masz białą kartę do zapisania i swoją legendę do wykucia, ale za to brak ci doświadczenia i jednocześnie rozsądnego strachu przed śmiercią. Za to masz zapał i ambicje. Albo właśnie jako weteranka doświadczyłaś, bo nazwa jest żeńska, już dość, żeby nie napalać się na każdą pierdołę, kierować zdrowym rozsądkiem, no bo udało ci się przeżyć. Głupi umierają w tym fachu jako pierwsi. Następnie już standardowo wybieramy lub losujemy jedną z 20 historii naszej postaci, gdzie każdy z wyborów daje nam jakiś bonus do cech i biegłości. Później rzeczy osobiste, odzienie, najpopularniejsze imiona z najpopularniejszych regionów, z których pochodzą najemnicy itd. I tak jak w Konanie Barbarzyńcy czy Konanie Złodzieju, mamy tu opis czterech kolejnych nacji, tym razem tych, którym przypisano bycie najemnikami. Potem mamy kolejne talenty, a dokładnie 13 kolejnych talentów. I tu się zaczyna robić naprawdę ciekawie. No bo po pierwsze, wiele z nich jest związanych z byciem najemnikiem. Na przykład talent drugi dom, gdzie za każdym razem, gdy go wykupimy, otrzymujemy nową ojczyznę i wszystkie związane z tym korzyści w danym miejscu, łącznie ze znajomością języka. Rozbawił mnie natomiast talent, jeśli to coś krwawi, i to nie cechami tego talentu, ale fani filmów z Arniem wiedzą, o co chodzi. A po drugie, jeśli podliczymy te wszystkie talenty z podstawki i wszystkich dodatków, to pokażcie mi system, w którym można aż w tyle kierunków rozwinąć postać, poza D&D edycją 3.5. Zostawmy natomiast talenty i przejdźmy dalej. Pamiętacie jednostki pływające w dodatku Conan Barbarzyńca? Te wszystkie łudzie, łódki, snegi, drakary itd.? W Conanie Najemniku mamy machiny oblężnicze. Jest mechanika zastosowania balisty, mangonyli, trebusza, taranu, wieży oblężniczej czy nawet wrzącego oleju. Ale za to, że mamy machiny, dostajemy tylko 3 bronie egzotyczne. Ale w zamian za to, że dostajemy tylko 3 bronie egzotyczne, otrzymujemy stal akbitańską, z której może być wykonana nasza broń. Zostawmy natomiast ekwipunek i przejdźmy do geografii. Mamy opis Koradży, znanej z opowiadania Czarny Kolos. I w sumie fajnie, choć te mapki pozostawiają wiele do życzenia, te, które tu się znajdują. Przy czym z drugiej strony nie jest tam nic nacikane jedno na drugim, przez co są po pierwsze czytelne, po drugie hashtag kanoniczne, bo umieszczono tylko to, o czym pisał Howard. Fani Conana wiedzą, że opisał on Koradże jako miejsce, w którym na każdym kroku można potknąć się o najemnika, więc nic dziwnego, że znalazła się w tym podręczniku. Do tego mamy miasto Koradże, stolicę Koradży. Religię Koradży, znaczenie najemników w niej, w tym państwie, politykę, sztukę i kulturę. Do tego ciekawe miejsca, w sumie ruiny, czyli białą wieżę i posąg Kora. Do samej Koradży jeszcze wrócimy, bo w dodatku Conan Najemnik pojawia się tu gra Kotan. Pozdro dla wtajemniczonych. Na szczęście twórcy nie ograniczyli się do samej Koradży, bo mamy opis całego Kor, któremu nie ma co ukrywać, Koradża podlega i płaci trybut. Targana wojnami domowymi, kraina mogłaby zagrozić samej Akwilonii. Ale nie może, bo wojny domowe. To tutaj najdalej dotarli potomkowie Boriego. Zaś gdy obalili Acheron, rozpoczęli nieustanną wojnę domową. W każdym razie mamy opis Kod, jego politykę, opis rządów króla Strabonusa, który nieustannie toczy walkę ze swymi rywalami. A w państwie szarpanym nieustannie wojnami domowymi, pełnymi spisków,
Dobry najemnik jest ceniony i może sporo zyskać. Tak jak w Koradzie mamy wierzenia, kulturę, sztukę, opis miast typu Korszemisz, Jaralet i pozostałości Acheronu. Bo to właśnie barbarzyńcy, potomkowie Boriego, doprowadzili do upadku to pradawne, złe, czarnoksięskie imperium. A trzymając się czarnoksiężników, nie można zapomnieć o słynnym Tzotlalanti, który działa w Kot. Ale nie to jest najciekawsze. Góra zwana Zegarem Isztar, a dokładniej ruiny wokół niej będące zegarem, ale nie tylko słonecznym. W nocy ze szczeliny w skale wydobywają się cuchnące kwasowe wyziewy. Urządzenie to skonstruowali wieki temu wężoludzie i umożliwia ono wezwanie aspektu Yiga. Pozdro dla fanów Lovecrafta. Ale jeśli mamy Kot, nie może zabraknąć również Ofiru. No bo wymieniamy królestwa, które zrzuciły jarzmo Acheronu. Ofir jest bogaty i w przeciwieństwie do Kotu dość spokojny. Przy czym zamiast wojen domowych ma o wiele więcej spisków, do czego podobno przysłuża się acheryńskie dziedzictwo tutejszych mieszkańców. Zapewne oczy zaświeciły wam się na słowo Ofir jest bogaty. Bo o ile nie ma tu chaosu, to za usługi dobrego najemnika każdy jest gotów zapłacić o wiele więcej niż gdzie indziej. Tutaj tak samo mamy powód, dla którego Ofir został obrany jako lokacja do dodatku Conan Najemnik. Jego kulturę, w której sztuce nadal żyje Acheron i mnóstwo starych tradycji. Do tego ofirskie wierzenia i najważniejsze miasta z koralą, stolicą na czele, no i ruiny. Następnie, tak jak w pozostałych krainach, mamy opis Szemu, który może być uważany za antyszemicki, zaś powiązanie Szemitów z Semitami może niektórych zrazić. Szczególnie mam tu na myśli wstawki z Królowej Czarnego Wybrzeża. Nawiązań do Lewantu mamy tu sporo, zaś Szemici swoją historią nawiązują do najstarszych wzmianek o plemionach Izraela, wędrownego ludu Szasu. I to podejście do historii podobało mi się zawsze u Howarda. Mamy tu mapy, szemickie karawany, stolice Asgalun, nawiązujące do Aszkelonu, podział na klany, obrzędy, najważniejsze miasta, sztukę, kulturę, no i ruiny. Ale wiecie, co jest najfajniejsze w serii Conan 2D20? Obejmuje ona wszystko, co napisał Howard, De Camp i kilku największych twórców naszego barbarzyńcy i wydaje razem. Przez co informacje mamy tutaj ładnie ułożone, bo niestety brakowało takiego kompendium wiedzy o Hyborii. Ale to nie wszystko, ponieważ dodatek daje nam wyjątkowy rozdział. Tak jak dla przykładu w Konanie Barbarzyńcy mieliśmy łupieszcze wyprawy, tak tutaj mamy wyjątkowe zdarzenia, które same ściągają najemników i motywy najemnicze do naszych sesji i kampanii. Wojny między królestwami, wojny wewnętrzne, najazdy barbarzyńców, niepokoje religijne. Ale do tego zarazy, klęski żywiołowe czy głód. To wszystko jest tu opisane, łącznie ze sposobem wprowadzenia takich wydarzeń i sposobem wplątania w to naszych najemników. Ale to dalej nie wszystko, bo mamy również wydarzenia związane z Conanem, jego historią jako najemnika. Ci, którzy pamiętają czarnoksiężnika Tugre Kotana, rebelię księcia Almurika, mają tutaj doskonałe przedstawienie tych wydarzeń wraz z wprowadzeniem Conana jako najemnika. A bądźmy szczerzy, dla muskularnego barbarzyńcy, którego Arni o wiele lepiej przedstawił niż Momoa, gramy w Conana. No właśnie, czarnoksiężnik tu gra Kotan. Nadejście czarnoksiężnika czy powrót któregoś z bogów, a nawet intruza z zewnętrznego mroku, gdzie mamy nawiązanie do stworu z Lovecrafta, to kolejne z powodów, dla których nasi najemnicy znajdą tutaj pracę. Mamy więc naprawdę spory rozdział z mnóstwem powodów do przygód czy kampanii związanych z pracą najemników. Czwarty rozdział to spotkania, czyli nasz bestiariusz. Raz, że jak reszta podręcznika napakowany tekstami z Conana, ale również elementami lorowymi. Wspomniani są tutaj na przykład Aszuri, koradżańscy żołnierze, kotyjscy rycerze, najemnicy z Białej Kompanii, nemedyjscy awanturnicy, szemiccy łucznicy czy siostry miecza. Wszystko z opisami, statystykami, przez co mistrz gry będzie mógł wprowadzić je z marszu. Poza nimi znane z Conana stwory, takie jak koszmarne wierzchowce, ożywione posągi, a nawet słonie bojowe. I mnóstwo lora na temat NPC-ów znanych z książek Howarda. Etarius, hrabia Tespides, król Kosus, król Strabonus, Atalis, księżniczka Jasmela, książę Kutamun, sam Tugra Kotan, czy nawet Tzotlalanti. To wszystko z opisami tych postaci, ich celem, mnóstwem lora i statami.
Jakby tego było mało, mamy rozdział prowadzący nas śladami Conana, które przypominają nam jego przygody. Dalej więcej Lora, Jaralet, Czarny Kolos, Ksytal o Zmroku, Stalowe Cienie pod Księżycem czy Conan Najemnik. To tytuły, które zna każdy fan książek Howarda. Rozdział pomaga nam ulokować nasze przygody w Hyborii, przez co stają się jeszcze bardziej Conanowe. Dodatek Conan Najemnik nie odbiega od pozostałych dodatków do Conan 2D20, zarówno od strony jakości, jak i zawartości. Dzięki temu przebrnąć możemy przez niego z łatwością i nie pogubimy się. I to w sumie najbardziej podoba mi się w tytułach wydawanych przez Copernicus Corporation. Mimo że podręczników jest sporo, bo spójrzmy chociażby na linię do Warhammera, gdzie kolekcja może przygnieść naprawdę. I wszystkie wydawane są na jedno kopyto, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. No bo przecież zarówno dla graczy, jak i dla mistrza gry, oprócz dobrej zawartości, liczy się też łatwość odnalezienia się w podręcznikach, a nie dłubania się po podręczniku. Czy polecam dodatek Conan Najemnik? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że obok Conana Barbarzyńcy jest to najlepszy z dodatków do tej pory wydanych przez Copernicus. Mimo wszystko, jak najbardziej czekam na Księgę Skellos. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was do oglądania naszych kolejnych filmów we wtorki, czwartki i sesji w piątki. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok czy OnlyFans. I wspierajcie na Patronite, gdyż dzięki temu my możemy docierać do Was z filmami najlepszej jakości. Do zobaczenia.